sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Saladin Parnas przed galą KSW 61. Pierwsza od dawna walka niemistrzowska. Z jaką energią wchodzisz do tego pojedynku? Saladin Parnas avant le gala 61. Ouais. C'est la c'est la première fois avec après longtemps que c'est pas un combat pour la ceinture. Avec quelle énergie tu pars pour ce combat? Je pars avec beaucoup d'énergie comme d'habitude. Donc voilà, pour moi ça change rien. C'est un combat, c'est un combat donc je garde toujours la même énergie et c'est tout. Ok. Wychodzę z tą samą energią tak do poprzedniej walki. Dla mnie to nic się nie zmienia, czy to jest walka o pas, czy inna walka. Ja wychodzę z tą samą energią. Wielu zawodników, którzy mieli czysty rekord po pierwszej przegranej, zaczyna myśleć więcej na temat tego, co może zadziać się w klatce. Niektórzy mają w sobie taki lęk, że zostaną ponownie na przykład skończeni, znokautowani. Jak jest w przypadku Salaha? Okay. Souvent les combattants après leur première défaite, ils ont peur du prochain combat, comment ça se fait et tout. Non, faut rebondir sur autre chose. Une défaite c'est une défaite, si tu restes sur la défaite, tu vas pas progresser. Donc ça fait partie du jeu. Donc voilà, faut bien le prendre et rebondir sur autre chose. Voilà, c'est du passé. Maintenant, on est sur le présent et faut combattre. Nie, ja nie patrzę na to w ten sposób, to jest przyszłość. Przegrana walka to jest nasz zawód i są wygrane i przegrane walki. Ja nie wychodzę do tego w ten sposób. Twoja pierwsza reakcja po przegranej była taka, że nie zgadzałeś się z przerwaniem przez sędziego. Chciałam cię zapytać, czy miałeś okazję obejrzeć tą walkę z Danielem Torresem, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery razy, czy zmieniłeś zdanie i uważasz, że faktycznie to przerwanie powinno było nastąpić, czy też dalej trzymasz się swojej wersji? Okay. Après le combat, Ashu, tu n'étais pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Est-ce qu'après, quand tu as regardé le combat plusieurs fois, est-ce que tu as changé d'avis ou tu gardes la même version qu'avant? Non, là, c'est... voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc l'arbitre a décidé d'arrêter, il a fait son travail. Donc voilà, c'est tout. Ok. Nie, to sędzia przerwał, to jest nasz zawód i miał prawo to skończyć i skończył. Po walce mówiłeś wiele o tym, że jesteś gotów niemal na natychmiastowy rewanż z Danielem Torresem. Daniel z kolei zadeklarował, że być może pójdzie do wagi wyżej. Ty również wtedy poszedłeś w jego ślady, powiedziałeś, że możesz nawet w wadze wyżej z nim walczyć, byle z nim. Co się stało, że w takim razie przyjąłeś walkę z innym zawodnikiem, z Filipem Page'em? Ok. Tu as parlé toujours du revanche immédiat contre Torres. Lui, il a dit qu'il veut combattre au 70. Toi, tu as dit je peux le combattre même au 70. Qu'est-ce que s'est passé que tu n'as pas le combat contre Torres et que tu as le combat contre Pejic? Bah, apparemment, Torres avait eu le Covid. Donc, KSW a décidé que moi, j'allais combattre Pejic pour l'instant. Donc, tout simplement. Ok. Prawdopodobnie Torres miał COVID-a i KSW zdecydowali, żebym walczył z Page'em i zdecydował, żebym brać tę markę. Z Page'em walczycie na dystansie 3 rund, nie na dystansie 5 rund. Jak do tego podchodzisz? Uważasz, że to jest dla ciebie na korzyść, czy jednak te 5 rund byłoby dla ciebie lepsze? Okay. Le combat contre Page'ik, ça sera 3 rund. Est-ce que ça sera pour toi c'est mieux que 3 rund ou tu préfères 5 rund? Bah, moi je préfère 5 rounds. Voilà, 5 rounds, il y a plus de temps pour montrer son talent. Après les 3 rounds, voilà, je suis préparé pour faire les 3 rounds, là, vu que je sais que c'était 3 rounds. Donc faudra plus donner d'intensité sur les 3 rounds. Ok. Ja wolę mieć 5 rund, ale jak widziałem, że są 3 rundy, to przygotowałem się tak na 3 rundy, ale będę dać intensywne tempo na tą walkę. Marcin Lewandowski w trailerze zapowiedział, że ta walka będzie eliminatorem do walki o pas z Torresem. Czy faktycznie ma to zapewnienie, że to jest eliminator i czy gdzieś tam z tyłu głowy właśnie jest ten rewanż z Torresem?
Ok. Martin Lewandowski, le boss du KSW, il a dit dans le trailer que ce combat, ça sera le gagnant de ce combat, il affrontera Torres. Est-ce que tu as une garantie pour ça? Si le KSW dit, c'est que c'est déjà une garantie. Okay. Donc, tant que le KSW a confirmé ça, c'est bon pour moi. Ok. Jeśli KSW gwarantował to, że dostanę tą walkę o pas po wygranej z Pejczem, to będę ją dostać. Kibice powracają na halę, na Ergo Arenie będzie już kilka tysięcy kibiców. Jak do tego podchodzi i czy się cieszy? Czy jak wchodzi, to się blokuje i wcale tych kibiców jakby nie widział? Okay. Les spectateurs reviennent au gala. Cette fois, il y aura quelques mille de spectateurs. Est-ce que c'est bien pour toi ou tu te bloques et tu ne penses pas au public? Moi, je pense que c'est mieux. Quand il y a du public, c'est mieux. Donc, tant mieux qu'il y ait du public. J'espère donner un bon spectacle au public. Parce que c'est ça aussi le MMA. Okay. Pour que le public ils aiment nous voir. Donc ça fait du bien de se montrer devant le public. Okay. Bardzo mi podoba, że publika wracała na gali. Ja bardzo lubię walczyć przy pełnej gali i to mnie zmotywuje, żeby pokazywać więcej mój talent. Salah ma ogromny fanbase w Polsce, ma bardzo wielu fanów tutaj. Chciałam zapytać, czy po tej walce przegranej z Danielem Torresem, czy zauważył jakieś ruchy, w sensie na przykład było więcej wiadomości od fanów, którzy pisali mu, powinieneś był to wygrać, albo powinien sędzia puścić to dalej, nie zgadzamy się z wynikiem. Jaki był odzew wśród polskich fanów po tej walce? Ok, tu as une bonne fanbase en Pologne ici, tu as beaucoup de fans. Est-ce que tu as aussi des messages de soutien? Que tu n'as pas perdu, normalement l'arbitre il n'a dû pas arrêter le combat. Est-ce que tu as reçu des messages? J'ai reçu beaucoup de messages des messages de Pologne. Donc ouais, ça fait du bien de recevoir des messages des Polonais. Parce que j'ai une bonne communauté en Pologne qui me suivent. Donc ouais, ça fait du bien et ouais, ils m'ont envoyé beaucoup de messages et beaucoup de force. Et merci. Okay. Tak, dostałem wiele wiadomości, że ludzie mnie wspierają i ten bardzo się cieszę, że mam taki duży fanpage w Polsce. No to jeszcze jedno pytanie ode mnie na koniec. Czy Salah rozważa dalej przejście do wagi lekkiej, ewentualną walkę tam o pas mistrzowski, bo też był ten temat poruszany? Est-ce que tu penses tout le temps au combat au 70? Car avant, tu as dit que tu veux combattre au 70. Tu réfléchis à ça ou tu réfléchis qu'au 66? Non, je réfléchis aux deux. Voilà, avec mon équipe, on réfléchit à tout. Et sur 66, 70, on prend. Okay. On prend quoi. Okay. Ça dépend. Myślę o dwóch kategorii. Chcę walczyć i w 66, i w 76, ale zależy od propozycji. Dziękujemy. Merci. Merci.